Inspiracja serialem w garniturach. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o serialu w garniturach. I tu od razu ostrzegam, że robicie to na własną odpowiedzialność. Dlatego, że w momencie, kiedy ja zacząłem oglądać ten serial, mieszkałem jeszcze wtedy w Warszawie, moja żona pojechała na Śląsk akurat tam na chyba tam półtorej dnia. W każdym razie ja wróciłem sobie wieczorem do domu. Mówię, dobra, zobaczę coś ciekawego. Widziałem ciekawe recenzje. To był też czas, kiedy akurat rozkręcałem mocno kancelarię swoją wtedy. No i mówię, dobra, zobaczę po prostu serial, który jest po prostu o kancelarii, o prawnikach, zobaczę sobie pierwszy odcinek. Do rana zobaczyłem cały pierwszy sezon. Po prostu nie poszedłem tej nocy spać i dlatego mówię, że robicie to na własną odpowiedzialność. Później razem z żoną oglądaliśmy po prostu te seriale i też nie jeden raz się nie wyspaliśmy właśnie przez ten serial. Także to myślę jest dobra rekomendacja. Natomiast o czym jest sam serial i dlaczego ja go polecam i dlaczego uważam, że jest on dobry na kanał właśnie taki, który jest prowadzony przez przedsiębiorcę dla osób, które myślą w sposób przedsiębiorczy, czy właśnie chcą zostać przedsiębiorcami, czy też są przedsiębiorcami i dalej, czy też są po prostu osobami zainteresowane rozwojem osobistym. Przede wszystkim serial ten pokazuje bardzo, bardzo dobrze jest nakręcony, natomiast też pokazuje bardzo dużo różnych wartości. Pokazuje też to, jaką cenę często trzeba zapłacić za sukces. Pokazuje, jak można dojść do tego i jak można być rzeczywiście taką osobą sukcesu, która osiąga bardzo dużo. Wręcz uważam, że po obejrzeniu takiego serialu można mieć taką właśnie chęć bycia najlepszym, czego oczywiście Wam i sobie życzę. Ale taką wręcz, można powiedzieć, taką chorobliwą, że po prostu po tym serialu jakby myślisz sobie, że możesz dużo osiągnąć rzeczywiście i że musisz zapieprzać, żeby to wszystko osiągnąć. Tam właśnie jest pokazana też cena, jaką trzeba zapłacić za bycie, jakby za posiadanie sukcesu i to jest też jedna z tych rzeczy, które mi się w tym podobają, że to jest dość takie realne i pokazuje nie tylko taki o szybki sukces, że oglądamy sobie jakiś tam film czy serial i kurde, te wszystkie sukcesy tak spadają gdzieś tam z nieba, tak, czy wystarczyło coś tam wymyślić i już jest taki ogromny sukces i fajerwerki, tylko w tym serialu tak naprawdę nie ma odcinka, w którym by nie było jakichś dużych wyzwań. Ale pokazane są też rzeczy, które są naprawdę ważne dla takich liderów, dla takich osób, tak, że tak naprawdę najbliższe osoby, czy to rodzina, czy zespół właśnie są kluczowe i że często trzeba bardzo dużo poświęcić na rzecz tego, żeby właśnie te osoby wokół Ciebie też jakby mogły się rozwijać z Tobą, żeby dla nich po prostu pewne rzeczy ogarnąć i z nimi. Pokazuje też ten serial właśnie to, że lider, taki dobry, prawdziwy lider, jak mówi, że coś ogarnie, to ogarnie. Tak? Jak coś zrobi, to zrobi i te rzeczy rzeczywiście robi, niezależnie od tego, jaką cenę przyjdzie mu za to zapłacić, bo po prostu trzeba coś zrobić, trzeba wygrać daną sprawę. Dlatego mówię, na początku mówiłem o tym, że wręcz taką chorobliwą chęć sukcesu można mieć po obejrzeniu tego serialu. Kolejna rzecz to po prostu oni wszyscy się tam dobrze ubierają. Są po prostu wszyscy ładni, przystojni, śliczne i tak dalej, co też powoduje, że rzeczywiście ten serial się dobrze ogląda. Oczywiście, jak w każdym dobrym serialu, mamy takie postacie, które u różnych ludzi wzbudzają skrajne emocje, tak? I są tam takie postacie, które jak ja je oglądam, to po prostu mam chęć po prostu przewinąć do przodu i mówię, jak można być takim nieogarem życiowym, po prostu czuję pełną frustrację, wręcz złość po prostu na osobę z serialu, na aktora, po prostu czuję złość oglądając to. Natomiast równolegle moja żona mówi, no jej, on jest taki po prostu nieporadny, daj spokój, o co chodzi, tak? Że przecież tacy ludzie też mają prawo istnieć. Ja sobie myślę, dobra, może i mają prawo istnieć, ale mimo to, że wiem, że to jest serial, no po prostu czuję złość, frustrację i jakieś takie zdenerwowanie w momencie, kiedy właśnie to oglądam. Już wiem, jak to się skończy, już wiem, co będzie dalej, tak, ale oglądam dalej, dlatego że to jest fajne. Cały ten serial jest o kancelarii, tak, i od tego chyba powinienem zacząć. Tak naprawdę jest o kancelarii i osobach, jakby, które prowadzą tą kancelarię i o sprawach, które prowadzą i o ich klientach i o tym, w jaki sposób rozwijają po prostu tą kancelarię, ale też w jaki sposób grają i wygrywają te sprawy, tak? W jaki sposób budują relacje, jak networkują, tak? Jak pozyskują klientów. Jest to połączenie takich aspektów, powiedziałbym właśnie prawnych, trochę akcji, bardzo dużo takiego sprytu, kreatywności, w dużej mierze jakichś, bym powiedział, takich tajnych informacji, takich, które gdzieś tam korzystają z detektywów i z tego typu źródeł, czy też z przeszłości, tak, z bycia autorytetem. Dzięki temu wszystkiemu właśnie są w stanie wygrywać te sprawy i iść dalej do przodu. Tak naprawdę każdy kolejny odcinek jest bardzo ciekawy.
Przede wszystkim polecam, teraz tak naprawdę już jest kilka sezonów tego właśnie serialu. Pierwsze, gdzieś tam 4-5 jest takich naprawdę mocnych. Później już gdzieś tam widzę, że jeżeli już się przyzwyczaisz do tych aktorów, do tej całej fabuły, do tego wszystkiego, to nadal to jest coś, co przyjemnie się ogląda. Natomiast pierwsze, powiedzmy, 4 sezony, to tak oglądasz i tam każdy ten aspekt jest naprawdę ciekawy, naprawdę fajny i ten prawny i właśnie od strony takiego sprytu, czy tu bycia właśnie takim detektywem, wymyślenia wszystkich tych spraw, jak tu wygrać tą sprawę, ryzykowania, bardzo dużo ryzykowania, ale w zdecydowanej większości kończy się dobrze, dlatego że po prostu mimo tego, że czasami gdzieś tam po drodze jest jakby fuck up za fuck upem, to ostatecznie coś wymyślałem takiego, że rzeczywiście jest fajne, więc tak happy end zawsze też cieszy, nie? I jakoś tam motywuje do tego, żeby oczywiście dalej kibicować i podążać za tym serialem. Także to są te rzeczy, które mi niesamowicie się podobały i uważam, że jako przedsiębiorca też musisz w taki sposób bardzo często myśleć właśnie kreatywny, w taki sposób, żeby też no, wiedzieć, że cena jest do zapłacenia. Jeżeli chcesz osiągnąć największe cele, że czasami musisz zaryzykować, że wartości właśnie takie jak nie wiem, edukacja, bycie dobrym, dążenie do celu, że ludzie wokół, z którymi to robisz, tak, że w pojedynkę pewnych rzeczy nie zrobisz, tylko masz zespół i masz ludzi wokół siebie, to jest coś ważnego. Natomiast także idąc dalej w tym serialu, w momencie jest bardzo fajnie, jest pokazane to, jak ktoś jest takim super liderem, to ludzie tak na ciebie patrzą i mówią, trochę być może ci zazdroszczą, trochę tak patrzą, okej, dobrze, natomiast jakby nie dostajesz tak mocno gdzieś tam po łapach, natomiast jak zacznie ci się noga ci się potknie i coś zaczyna się dziać nie tak, nagle się okazuje, że jest dużo osób, które jest gotowych ci o tym powiedzieć, co o tobie myśli, czy zrobić nawet coś akurat w tym momencie tak, żeby jeszcze bardziej tobie nie pomóc, tak? I ja myślę, że teraz na przykład na rynku mamy taką sytuację, kiedy popatrzymy sobie na sytuację Brand24 i Michała Sadowskiego, który no, można powiedzieć przez lata był jedną z najpopularniejszych osób, jeżeli chodzi o marketing internetowy, czy też właśnie śledzenie informacji w internecie, tak, ze swoim narzędziem właśnie Brand24, gdzie był chwalony, gdzie bardzo dużo osób mu publicznie kibicowało, to teraz w momencie, kiedy poprzez różne tam jakieś sytuacje, które są opisuje, tak, natomiast no, jakby w mojej ocenie i jakby w ocenie oczywiście ich, to też jest tak, że to jakby jest niezawinione, ale został zablokowany konto na Facebooku zarówno Michałowi, jak i tamtej spółce, tak, Brand24, no to jeszcze na Instagramie tak samo, to nagle się okazuje, że kiedy pojawia się kilka artykułów i co mnie bardzo cieszy, to większość tych artykułów jest pozytywnych i to jest o tyle fajne, natomiast co jest jakby tragiczne w moich oczach, to hejt, który pojawia się pod tymi artykułami, tak, i o ile jeszcze autor tego artykułu przedstawia to w sposób taki, bym powiedział, fajny, tak, gdzie można rzeczywiście poznać kulisy, jak do tego doszło, co się dokładnie stało. No i teraz jakby sam Brand24 też opowiada o tym, w jaki sposób sobie z tym radzi. O tyle ludzie w komentarzach nagle zaczynają po prostu tam jadem mocno pluć i opowiadać właśnie takie rzeczy, które nie są po prostu fajne, nie są przyjemne, nigdy by nie były. Natomiast w takim momencie jak teraz jest Brand24, tym bardziej to jest gdzieś tam zakładam, że dobijające. I jak czytam nawet z boku te wszystkie rzeczy, to po prostu tak sobie myślę, wow, to jest niefajne, to jest coś, co nie powinno w ten sposób funkcjonować. Teraz powinny być właśnie słowa wsparcia, szczególnie kiedy jesteśmy tutaj w Polsce, mamy lokalną firmę, powinniśmy siebie nawzajem wspierać. Nagle tam się pojawiają teksty, że dobrze, mu tak zawsze mu tego życzyłem, tak, czy jakieś rzeczy, że oj, przecież tam zarabiał na danych i to jeszcze nie swoich i tak dalej, no to po prostu jest, no, jak dla mnie tragicznym komentarzem, a tych komentarzy pojawiło się tam naprawdę sporo i to było coś, co mnie gdzieś tam przeraziło i sobie tak pomyślałem, o, trochę trzeba chyba gdzieś tam się przygotować też na coś takiego, bo w życiu przedsiębiorcy jest tak, że wcześniej czy później będziesz miał jakieś trudniejsze chwile i chyba, nie wiem, nie znam takiego przedsiębiorcy, który by tak szedł taką po prostu suchą nogą przez te życie, przez nie wiem, 20-30 lat prowadził te biznesy i nigdy nie miał żadnych kryzysów w żadnym ze swoich biznesów. No a tam się rzeczywiście coś takiego zadziało i nagle ludzie zaczęli to bardzo mocno i to trzeba wprost powiedzieć hejtować, bo to nie jest kwestia wyrażenia swojej opinii, tylko to jest najnormalniejszy w świecie hejt. Więc tak samo tutaj myślę, że każdy z przedsiębiorców też musi wiedzieć, ok, w momencie kiedy ruszam, kiedy zaczynam działać, kiedy coś robię, no muszę się przygotować na to, że być może kiedyś coś takiego mnie gdzieś tam spotka, gdzie ludzie też będą chcieli tam tą szpilkę wbić.
No ale trzeba po prostu zacisnąć zęby, być mocnym, iść dalej do przodu. Wiem, że łatwo się o tym mówi, tak o sobie stoisz, nagrywasz i gadasz. W życiu też kilka razy, i taki zarówno biznesowym, jak i prywatnym, miałem trudniejsze chwile, więc mogę też z takiego doświadczenia powiedzieć, że warto po prostu z perspektywy czasu, warto zacisnąć zęby, iść do przodu i czasem to jest tydzień, dwa, miesiąc, czasami to jest kilkanaście miesięcy, ale w momencie, kiedy już ze wszystkim sobie człowiek poradzi, to jest rzeczywiście i duma, i nowe doświadczenie, i jest się jeszcze silniejszym. A w samym tym serialu też to jest pokazane, też są po prostu bardzo fajne niektóre zakończenia i też można się bardzo dużo jako przedsiębiorca, nie tylko jako przedsiębiorca, właściciel kancelarii, ale w ogóle jako przedsiębiorca nauczyć z tego serialu. Na dzisiaj to już tyle. Ja Cię zapraszam i zachęcam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków na tym kanale. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, do kliknięcia w dzwonek. Zapraszam Cię też na Instagrama, jeżeli chcesz trochę więcej prywaty, tam się dzielę dużo bardziej takimi informacjami prywatnymi. Zapraszam na fanpage'a i na moją stronę internetową marcinkokoska.com. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.